Cześć Boże, witam w nowym roku, w kolejnym rozważaniu słowa. Dalej stajemy przy kolumnie tym razem uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. 1 stycznia rozważamy słowo o Maryi. Niech to słowo nas poprowadzi. Pasterze udali się też pospiesznie i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie niemowlę. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumiewali się tym, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jakim to zostało przedtem powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy należało obrzezać dziecię, nadano mu imię Jezus, którym je nazwał Anioł, zanim się poczęło w łonie matki. Dotykamy dzisiaj tego przepięknego słowa, kilka aspektów. Chcemy najpierw zatrzymać się nad postacią, postaciami pasterzy. Bo dzisiaj mamy ten moment, kiedy to oni docierają do żółbka, składają pokłon, obwieszczają Maryi to, co usłyszeli od anioła I kiedy w ogóle przyglądamy się pasterzom w tamtym czasie w Izraelu, to okazuje się, że to było społeczność, społeczeństwo, część społeczeństwa, która raczej była wykluczona, raczej była postrzegana jako Ci z niższej kasty, ci Gorsi. Dlaczego? Ponieważ pasterze prowadzili po pierwsze życie nomadów, czyli przechodzili z jednego miejsca na drugie, a po drugie nie mogli brać udziału we wszystkich praktykach religijnych, nie zbierali zboża i potem ziemia mogła odpocząć, ale musieli cały czas czuwać nad swoimi trzodami. Zatem przez cały Izrael byli postrzegani, jak po pierwsze ci, którzy nie znają tory, bo nie chodzili do szkół na miejscu, w miejscowościach, tylko z miejsca na miejsce ciągle się przemieszczali. Po drugie, nie zachowywali wszystkich przepisów prawa ze względu na formę pracy, na sposób życia. I przepiękne jest to, że ci, którzy są jakoś tam odrzuceni, pomijani, postrzegani za gorszych, niższych, są pierwszymi, którzy nawiedzają żółbek. Są tymi, którym Bóg obwieszcza tą radosną nowinę, do których przychodzi, do których przychodzi anioł. I myślę, że to jest ważne. Czasami my, po ludzku, patrzymy, ten to jest jakiś gorszy, ten może mniej praktykuje, może wydaje nam się po ludzku, że, że jest z jakiejś innej społeczności, nie przynależy do nas. A Bóg przez to chce powiedzieć: Ale ja chcę przyjść do każdego, do każdej historii, do każdego doświadczenia i chcę obwieścić moje słowo. Pytanie, czy, czy w każdym z nas będzie taka gotowość, jak w pasterzach, pójść, e, odpowiedzieć na to słowo, odpowiedzieć na to Boże zaproszenie? To, to jedna strona pasterzy, którzy są jakby z gorszej e, grupy społecznej, którzy są niżej, e, a z drugiej strony e, to słowo też nawiązuje do niesamowitej tradycji, chociażby z 34 rozdziału Ezechiela, z 10 rozdziału Jana. Która mówi o roli pasterza, jaką przypisuje sobie Bóg. Bóg jest dobrym pasterzem. I to też dla mnie jest niesamowite, że Bóg się upodabnia do tych, no, którzy byli postrzegani jakoś yy, nie do końca prawdziwie, nie do końca właściwie, nie do końca przynależeli do tej społeczności Izraela. I Bóg pokazuje, ja się chcę zatroszczyć. Tak jak pasterz troszczy się o każdą owcę, tak jak je pilnuje, tak jak je strzeże, tak jak je prowadzi na pastwiska. Tak jak nie opuszcza owiec, żeby, żeby sobie odpocząć, żeby zająć się innymi rzeczami, ale jest przy nich cały czas. Tak samo Bóg jest pasterzem. I myślę, że to jest taka zapowiedź dla nas też, że to, to piękne doświadczenie. Pasterza, jako Boga, który troszczy się o każdego z nas, też przez ten dar wcielenia, Boga, który pojawia się pośród nas, będzie dla nas ważna, istotna, kluczowa i potrzebna. Trzecim aspektem, który będzie się pojawiał ciągle w tych dwóch pierwszych rozdziałach Łukasza, to jest postawa Maryi. Ewangelista Łukasz zapisał, że Maryja zachowywała, zachować słowo, nie do końca oddaje to, co niesie inne tłumaczenie łacińskie, kustodes. Maryja nie jest tą tylko, która zachowuje, bo ja mam takie poczucie: jak ktoś zachowa, to, to, to może nawet nie być świadomym tego, co zachowuje. Czasami przekazujemy komuś jakiś skarb, i on zachowuje, nie wiem, pieniądze, zachowuje jakieś dobro, od nie trzyma, strzeże, żeby nikt tego nie, nie wziął, nie zabrał, ale też nie, nie rozwija tego. To, 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 to łacińskie custodes właśnie znaczy coś więcej. To znaczy pilnować, strzec, być stróżem, mieć świadomość tego, jak wielki dar jest przy mnie i jak wielkiego daru strzegę ze świadomością. I Maria to też rozważa, ona nad tym rozmyśla, to, to w niej pracuje. Myślę, że to słowo, to doświadczenie żłóbka i szczególnie ta uroczystość, Świętej Bożej Rodzicielki zachęca nas, zaprasza i przypomina, żebyśmy stali się tymi, którzy strzegą słowa, tymi, którzy rozważają to słowo, tymi, którzy zachowują, którzy jakby podejmują olbrzymi trud, żeby zachować to, co jest istotne, ważne w naszych sercach, w naszej drodze wiary. Ostatnim aspektem, który chciałem podjąć, to jest. Ten ostatni werset. Niby taki prosty, krótki. Kiedy przychodzi ósmy dzień, kiedy przychodzi ten moment obrzezania, no to nadaje mu się imię Jezus. I z jednej strony Jezus jako zbawca świata, Jachwy jest zbawieniem tyle znaczy imię, imię Jezus. Jezus jako zbawca przynosi całkowicie nową logikę i będzie pokazywał. Że to obrzezanie już nie będzie miało znaczenia. Ale rodzice Jezusa, jak zobaczymy, są wierni tradycji. Oni chodzą na pielgrzymkę do Jerozolimy. Oni obrzezają Jezusa. Oni składają ofiarę na oczyszczenie po 40 dniach. Są wierni tradycji. I, i myślę, że z tym chciałem siebie i was zostawić, żeby być wiernym tradycji, nawet jeżeli nie do końca coś rozumiem. Nawet, jeżeli nie do końca potrafi odczytać całą historię i znaczenie danych gestów, postaw, czy to w liturgii, czy w sposobie zachowania, to jeżeli my zachowamy tradycję, to tradycja zachowa nas i naszą tożsamość. Ja to widzę po sobie w, w kapłaństwie. Nawet, jak nie do końca jesteś jakby świadom, to odmawiasz, brewiasz, to idziesz do spowiedzi, to odprawiasz mszę świętą. Czasem się orientujesz, że no nie byłeś do końca skupiony, że ciężko było ci wytrwać w skupieniu w tym, w tym wydarzeniu. Ale jest jakby cała ciągłość zachowywania tradycji i piękna tradycji. Do tego chciałem siebie i was zachęcić, stojąc przy tej kolumnie i przy tym słowie, abyśmy zachowali tradycję. Którą niesie kościół, tradycję związaną z, z różnymi obrzędami religijnymi, aby tradycja zachowała nas i naszą chrześcijańską tożsamość. Wybierzmy się dzisiaj do żłobka, może w taki sposób duchowy, z tym słowem: stańmy jak pasterze, świadomi tego, jaką rolę oni pełnili w Izraelu, i też do czego Bóg zaprasza pasterzy, mówiąc o sobie, jako pasterzu. Bądźmy jak Maryja, strzeżmy. Tego, co Bóg nam obwieszcza, rozwijajmy to, poznawajmy poprzez zachowanie tradycji, a to doprowadzi nas do pełni radości, odkrycia tego, czym jest narodzenie i wcielenie Boga. Zachęcam do pilnowania słowa na wzór Maryi.